19 lutego wspominamy świętą Łucję i Zenmei, męczennicę. Łucja urodziła się 17 stycznia 1815 roku w południowo-zachodnich Chinach. Jej ojciec nawrócił się z buddyzmu. Była najmłodszą z pięciorga rodzeństwa. Już jako dziecko była bardzo pobożna i w wieku 12 lat złożyła ślub czystości. Matka nauczyła ją prząść i w ten sposób Łucja zarabiała na życie. Rodzice wybrali jej zgodnie ze zwyczajem kandydata na męża, lecz ona sprzeciwiła się ich woli. Podjęła studia pedagogiczne, lecz musiała je przerwać ze względu na chorobę. W miarę możliwości katechizowała dzieci w parafii. Gdy jej brat wyjechał do środkowych Chin i tam pracował jako lekarz, pojechała z nim i matką. Tam też zaangażowała się jako katechetka, nie godząc się na przyjmowanie zapłaty za to. Gdy jej brat zmienił miejsce pracy i zamieszkania, znów pojechała z nim i także podjęła współpracę z kapłanami, którzy również zlecili jej katechizację. Łucja zamieszkała w klasztorze sióstr, prowadząc życie bardzo podobne do zakonnego. Dużo się modliła. W tym czasie też znów zachorowała. Następnie w 1862 roku udała się wraz z księdzem Jean-Pierre Nelem, misjonarzem z paryskiego Towarzystwa Misji Zagranicznych, do miasta Jianglong na południu Chin. Tam wtedy zarządca prowincji rozpoczął prześladowanie chrześcijan. Aresztowano trzech katechistów chińskich i kapłana francuskiego. 18 lutego 1862 roku w drodze na miejsce egzekucji spotkała ich Łucja. Zwróciła się do nich z dobrym słowem, przez co natychmiast została pojmana, uwięziona i postawiona przed sądem, a następnie skazana na śmierć za to, że była chrześcijanką i odmówiła wyrzeczenia się swojej wiary. Do wyrzeczenia zachęcał ją nawet jej były kandydat na męża, lecz ona nie uległa, mimo że obiecywano jej korzyści materialne. Swój wyrok Łucja przyjęła spokojnie. Nie zgodziła się tylko na rozebranie przed egzekucją. Chciała zachować swoją godność. Wyrok wykonano w południe 19 lutego 1862 roku przez ścięcie. Miała 47 lat. Pobożni chrześcijanie zebrali ciała męczenników i pochowali je w ogrodzie miejscowego seminarium. Łucja została beatyfikowana 2 maja 1909 roku przez papieża świętego Piusa X, a 1 października 2000 roku papież święty Jan Paweł II kanonizował ją w grupie 120 męczenników chińskich. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie święta Łucja otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.